skromny człowiek. Proszę Państwa, to nas to, proszę Państwa, przywołaliśmy światowida o czterech obliczach, także to nie jest człowiek dwulicowy, ale wielokluczowy. Matematyk, filozof nauki, uczeń, kontynuator znanego środowisku księdza profesora Michała Hellera i profesora Józefa Rzeczyńskiego, jako filozof, wcześniej matematyk, historyk nauki wyśmienity i także teoretyk wychowania. Oblicze Państwo Wiesław Wójcik, współwyskakiwać pracę z... Tak, ale z matematyki, z filozofii, z historii nauki, z pedagogiki, to jest ten jeden profesor Wiesław Wójcik. I jeszcze piąte jego oblicze to zaangażowanie w oazę rodzin i ten ruch, który inicjował nasz rodak Franciszek Blachnicki, wielki synek ze Śląska. Także oddaję tutaj głos i cieszę się, że profesor Wiesław, i jeszcze powiem tak po cichu, wydał świetną książkę z historii matematyki, dzieło kilkunastu lat pracy, pokazujące, jak matematyka głęboko funkcjonuje w kulturze, jak bardzo matematyka jest nauką humanistyczną, dzięki której rozwija się nasza właściwość człowiecza, czyli myślenia abstrakcyjnego. To, co nas łączy, różni od innych zwierząt. Wiele innych cech nas łączy z innymi zwierzętami, ale zdolność myślenia abstrakcyjnego wyrażającego się w matematyce, która jest królową nauk humanistycznych, nieścisłych, humanistycznych, to pięknie pokazał profesor Wiesław Wójcik w jego wyśmienitej książce. Świetnie się czyta. Profesor Paweł Dancak, którego przywoływałem, ksiądz profesor Paweł Dancak napisał wyśmienitą recenzję z tej książki, zachwycony nią. Nie ma Pawła z nami, to ja tylko to rekomenduję i polecam. I oddaję mikrofon. Kolejny wykład. Dziękuję bardzo. Tak, no dowiedziałem się, że rzeczywiście mam 5 oblicz. Czyli więcej niż 4 strony świata, to ciężko ogarnąć, nie wiem. Nie, trochę chaos z tym wszystkim się może pojawić i się często pojawia przez to, że zainteresowanie kierowało się w różnych kierunkach. Ale rzeczywiście na początku była matematyka, jeśli chodzi o edukację, a później kolejne odsłony poznawania rzeczywistości. I teraz mam takie doświadczenie dosyć przykre często, bo jak chcę podać w ramach wykładów, które od wielu lat mam z filozofii, jakiś przykład z matematyki, to słowo matematyka budzi od razu, no właśnie, złe skojarzenia i zamiast otwarcia na to, co chcę powiedzieć, jest zamknięcie. Więc trzeba dokonywać jakichś sztuczek retorycznych czy innych, żeby nie nastąpiło takie całkowicie zamknięcie po tym delikatnym wstępie matematyka. No nie, broń Boże, tylko nie to. Przepraszam, tak to jakoś odbiera się. I teraz rzeczywiście coś w tym jest. Ja chciałbym w ramach wprowadzenia trochę przywołać fragment, taki aforyzm właściwie Hugona Steinhausa, polskiego matematyka okresu międzywojennego, jednego ze współtwórcy Lwowskiej Szkoły Matematycznej. Po wojnie działał we Wrocławiu, po II wojnie światowej. Coś takiego powiedział: łatwo jest zejść z domu rzeczywistości do lasu matematyki. Dom rzeczywistości, las matematyki. Mówił o doświadczeniu swoim i swoich kolegów matematyków, znajomych. Ale niewielu tylko udaje się wrócić. Czyli jest coś takiego, że można się zagubić w tych formalizmach, w tym świecie właśnie, który wciąga swoją ścisłością. Jest to swoiste piękno, które właśnie daje takie poczucie bezpieczeństwa. Tam się wszystko dzieje i nie potrzeba mi niczego więcej. Ten powód jest trudny, bo wymaga pewnego wysiłku, rozpoznania rzeczywistości teraz w inny sposób, poprzez to spojrzenie matematyka, gdzie te ukryte struktury porządku się odkrywa. Więc taki wstęp, ten aforyzm wymagałby wiele wysiłku. Hugo Steinhaus, ale nie będę to wchodził dokładnie. Hugo Steinhaus napisał
napisał taki słownik racjonalny. To był zbiór właściwie jego aforyzmów. W różnych sytuacjach te aforyzmy się pojawiały. To wyszło właśnie dokładnie tak jak mówię, słownik racjonalny, więc jest takie coś. Ale może właśnie od tego, co zacząłem wcześniej, bardziej mocno jeszcze to chciałem, żeby wybrzmiało. Rzeczywiście matematyka powoduje takie zamknięcie czasami naprawdę na poznanie, na chęć poznania wiedzy, ponieważ przez swoją złożoną strukturę, przez wysiłek, który trzeba podjąć, aby ją poznać. A trudno poza nią znaleźć wiedzy, która miałaby taką moc i skuteczność. To już zauważono dawno temu, w starożytności. Grecy zauważyli, że właśnie matematyka de facto jest wiedzą par excellence. To jest właśnie wiedza. Nie można mówić, przedstawić wiedzy z matematyki, jak się nic nie wie. Natomiast z innych dyscyplin można mówić, niczego nie wiedząc. Jak się ma trochę fantazji, polotu, jakiegoś tam odniesienia, doświadczenia. Tu nie, tu trzeba konkretnie tą wiedzę posiadać. Czyli dlatego matematyka dokładnie znaczy wiedza. Tak to jest przyjęte i tak to było rozumiane przez Greków. Z czasem oczywiście ten obszar wiedzy się rozszerzał oczywiście, ale coś takiego jest. Czyli może zamykać drogę do poznania wiedzy, bo właśnie ona jakby ma tą, ten patent na wiedzę. Ona jest skuteczna, ona działa rzeczywiście. Z niej powstaje wiele, cała można powiedzieć, matematyczne przyrodoznawstwo rodzi się właśnie w oparciu o matematykę. Cała technika, cywilizacja techniczna właśnie oparta jest współczesna przynajmniej na matematyce. Więc jest pewien problem. Zamknięty jest to świat, a wejść, no, a jest, bo wejść do niego jest bardzo ciężko. Wymaga to ogromnego wysiłku. Zresztą kilka symboli zamykają wszystko. To jest jedna rzecz. Druga jeszcze rzecz, ale jest to trochę właśnie z drugiej jakby strony. W ciągu wieków, o tym była też mowa dzisiaj, było kryzysów takich poważnych cywilizacyjnych. Wydawało się, że wszystko się kończy. Był taki kryzys starożytności. Upadała Aleksandria, te centra kultury starożytnej, później upadał Rzym, upadało Bizancjum. Różne były takie momenty załamania cywilizacyjnego. Wszystko się sypało, waliło się. Prosty przykład, potężna biblioteka aleksandryjska, której było prawie milion dzieł, znaczy woluminów, tomów, czyli dzieł, była kilkakrotnie palona. W końcu została właśnie całkowicie zniszczona w kilku odsłonach, nazwijmy to. Czyli dorobek wielu wieków uczonych cywilizacji tego obszaru. Ale jednak ludzie przechowali te niektóre dzieła w swoich bibliotekach prywatnych. Gdzieś to przetrwało. I jest taki wąski, jakby wąska ścieżka prowadzi przekazywania tej wiedzy, sukcesji przez kolejne pokolenia. I ta wiedza całkowicie nie zaniknęła i została odbudowana. I rozbudowana oczywiście z czasem. I w dużej mierze tu rola matematyki jest. Ta stabilność struktury, że można po śladach, tam było kilka tylko wzorów, kilka jakby prostych rzeczy zapisanych. Resztę uległo zniszczeniu, można było odczytać resztę. W XVII-wieczny amator matematyk, jedna z wybitniejszych postaci, Pierre Fermat, francuski matematyk, mówi, że czyta Papusa właśnie fragment, masę twierdzeń matematycznych bez dowodów. I czymś zajmuje, uzupełnia dowody, rozwija to wszystko. I to można zrobić, bo to jest stabilna, racjonalna struktura, czyli z pewnych szczątków, strzępów można całość odbudować. Jest to możliwe. Dzięki temu ta wiedza później też w innych obszarach była dobudowywana. Trwało to wszystko w jakiś sposób, w sposób ciągły. Natomiast pojawia się pokusa i to jest XX wiek de facto, już XIX właściwie, ale XX przyniosło na naukę, że w nauce ma coś takiego miejsce jak rewolucja. Rewolucji miał miejsce kilka razy, czyli zerwanie całkowitej ciągłości. Pojawiły się całkiem nowe teorie, a to, co było wcześniej, jest bezwartościowe. Należy odrzucić. Rewolucja zmienia porządek całkowicie. Matematyka pokazuje, że nie, że teorie odkryte przez Euklidesa czy jeszcze wcześniej są cały czas aktualne. Nawet jeśli pojawiają nowe teorie, to nie znaczy, że te teorie wcześniejsze uległy dezaktualizacji. Ciągle trwa to wszystko. I ona przeczy z uporem idei właśnie rewolucji w nauce. Nie ma czegoś takiego. No, może ma miejsce w kulturze, możemy dokonywać czegoś takiego. Tu natomiast ma miejsce cały czas ciągłość pewnego przekazu wiedzy. To jest kluczowe. Ja bym chciał też... jeszcze jedna rzecz. Znana taka anegdota. Aleksander...
Aleksander Wielki chciał w jakiś szybszy sposób zdobyć wiedzę matematyczną. Właśnie, że to można w jakiś krótki sposób, metodami takimi, wytrychami, jakimiś prostymi algorytmami, czy jakoś w ten sposób. Nie ma królewskiej drogi do matematyki, to trzeba, każdy musi krok po kroku mozolnie tę wiedzę zdobyć. Zresztą anegdota może nie do końca jest prawdziwa, ponieważ rzeczywiście uczony przez Arystotelesa przez wiele lat, wychowany, uczony, no jednak tą wiedzę zdobywał bardzo no, systematycznie, stopniowo, nazwijmy to w ten sposób. I jeszcze tu się pojawia przy okazji Fermata, tego matematyka francuskiego, taka kwestia pychy matematyków niektórych. Pychy, która zamyka właśnie w sposób taki bardziej zasadniczy też drogę do poznania wiedzy. Kartezjusz, już wspomniany, miał taką pozę, że mówił, wszystko właśnie odrzuca to, co było wcześniej. Wielki filozof, matematyk, coś takiego mówił. Był taki okres. Ja wszystko wymyśliłem sam, to, co było w starożytności, to, co było w średniowieczu, to, co jest bezwartościowe. Ja wszystko stworzyłem od początku. Nową matematykę, nową filozofię, wszystko nowe. No bo wiadomo, Kartezjusz, twórca zresztą uznawany za ojca filozofii nowożytnej. Ale ta jego metoda była taka bardzo ogólna, zarzucali mu. No, takie ogólne rzeczy mówisz, z tego przecież nic nie wynika. Czemu takie ogólne rzeczy? A poza tym Pierre Fermat, jego przyjaciel, mówił, że ty masz te twierdzenia, które ja wyprowadziłem od właśnie greckiego filozofa matematyka, nam Pappusa z Aleksandrii. Ale ja to sam wymyśliłem, no to dokładnie takie same twierdzenia, te same rzeczy. No i się dosyć, może być, spierali na ten temat i wreszcie Kartezjusz pokazał, że ma metodę, którą potrafi to udowodnić, ale zbieżność była ogromna z tym, co rzeczywiście było już wcześniej i w końcu jest uznane przez historyków nauki, matematyki, że i Fermat, i Kartezjusz są na równi twórcami geometrii analitycznej, a de facto pierwotnie twórcą już jest Pappus z Aleksandrii, bo tam to wszystko było, tylko nie do końca niedokończone jakby, także zaczątki. A może to wynikało z tego, że większość rzeczy zaginęła rzeczywiście, tylko te fragmenty zostały. Tak uważał Pierre Fermat, a Kartezjusz mówił, nie, ja wszystko wymyśliłem, ale później trochę jakby zmienił, mówiąc kolokwialnie, z czasem i pokazał, że to jednak nie do końca jest tak, jak mówił na początku, pod koniec życia. Pokazuje swoją metodę i trochę łagodniejszy jest w tych swoich ocenach, więc metodę swojej pracy. Ale również tak jest słynnym Laplacem, tak samo stwierdza, że w słynnej rozmowie z Napoleonem, też jest to anegdota, pyta się, gdzie w twoim systemie świata, pyta się Napoleon, ponoć Laplaca, jest miejsce dla Boga w twojej teorii wielkiej. Ta hipoteza, opowiada Laplace, nie jest im potrzebna. Moja teoria wszystko wyjaśnia. Cały mechanizm świata. To jest wiek, przełom wieku XVIII-XIX. To się dzieje wtedy. W latach 80. wieku XIX uczeni ciągle jeszcze myślą, że fizyka newtonowska wszystkie problemy świata rozwiązała. Problemy oczywiście związane z poznaniem przyrody. Była pewność, nawet absolutna, uczonych, ogromna pycha zawierała się w tym. Mówiono tak, Newton miał szczęście, za Newton, twórca mechaniki klasycznej, ponieważ tylko jeden człowiek mógł poznać system świata i to był właśnie on. Za lat parę okazało się, że mechanika klasyczna jest tylko drobnym wycinkiem w nowych teoriach świata, nowych teoriach fizycznych, które zostały odkryte. Pojawiła się termodynamika, mechanika statystyczna, mechanika kwantowa, mechanika relatywistyczna i wiele innych teorii, które po prostu, można powiedzieć, zagłuszyły w ogromny sposób tamtą teorię. Tamto okazało się tylko wycinkiem wobec tej wiedzy, która się pojawiła. I wiemy na podstawie prostej analogii, że to, co teraz wiemy, co jest znacznie potężniejsze, co było w wieku XVII, XVIII, to jest też tylko ułamek wobec tej wiedzy, którą można zdobyć może kiedyś na temat świata. Czyli tej prawdy my nie mamy o świecie. Mamy jakąś cząstkę, jeśli tak można powiedzieć. No, ale cząstka prawdy, to jest to zawsze ryzyko, półprawda, cząstka prawdy, to jest całe kłamstwo. Musimy mieć świadomość, że tylko zmierzamy ciągle i trwale konsekwentnie, a dojść nie możemy. Ale jeszcze jedna kwestia tej prawdy matematyki. Wracając do starożytności,
do Sokratesa, do którego no, chyba zawsze trzeba wracać. Był on uczniem między innymi Anaksagorasa, takiego uczonego, który przybył tam z Azji Mniejszej do Aten. Nauczał matematyki, był właśnie matematykiem przede wszystkim. I Sokrates też pod tym kątem zdobywa wiedzę matematyczną. Później i w pewnym momencie odchodzi od matematyki, bo zauważa, że matematyka mu nie wystarczy do tego, żeby poznać to, co jest naprawdę wartościowe, to, co jest cenne dla człowieka. Nie mówi nic o cnotach na przykład właśnie, które budują prawdziwe człowieczeństwo. Więc trzeba ją porzucić, zostawić, trzeba pójść dalej. Tak uważał Sokrates. Tak nauczył też tego, nauczył swojego ucznia Platona. Idzie tą drogą, idzie Platon. Ale w pewnym momencie Platon zauważa, że nie wystarczy właśnie ta wiedza, którą przekazał mu Sokrates, trzeba jednak wrócić do matematyki, żeby naprawdę pójść w kierunku tych wartości, które są naprawdę cenne. Matematyka jest jakimś łącznikiem, pomaga przejść. To jest wspólna droga do idei od świata materialnego do idei poprzez właśnie świat matematyki. Nikt nie wchodzi tu do tej jego akademii, kto nie zna geometrii, to właśnie miało to znaczyć. To jest niezbędna droga. Czyli takie ciekawe koło się zatoczone. Odejście od matematyki, ponieważ coś ważniejszego, wartościowsze, tak, oczywiście. Ale żeby tam dojść, trzeba systematycznie nauczyć się pewnej systematyczności, ścisłości, metody. A to daje nam matematyka. Żeby umieć stąpać po drodze, a nie potykać się na każdym kroku. I teraz takie zestawienie może chciałem zrobić. Właśnie króciutko powiem takich 6 punktów, które jakby charakteryzują matematykę. Już troszkę to powiedziałem, pod tym kątem trochę jej jakby służenia prawdzie i nieprawdzie. Chociaż to się bardzo ze sobą ładnie albo nieładnie miesza. To może nie ma kryterium piękna w tym momencie. Pierwsze, to o czym już mówiłem. Matematyka wydaje się niedostępna, taka właśnie zamknięta jakby dla tych, co chcieliby ją posiąść z marszu, bez dłuższego przygotowania. Takiej, można powiedzieć, gry wstępnej, długiej, czasami bardzo, bardzo. To czasami może być bardzo nużące. W edukacji szkolnej my właściwie poznaje się tylko alfabet matematyki. To może bardzo być nudne. Tak jakby się mówił, będziemy czytać książkę, ale dopiero za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć. Na razie nie możemy czytać, bo na razie poznajemy literki. Literki. I to ciągle tak właśnie jest. Natomiast uczniowie już czytają książki pewne z literatury, no szybko dosyć, proste może na początku, ale czytają szybko. A tu ciągle się poznaje właśnie literki w matematyce. Może to jest błąd edukacji, że nie sięga się do bardzo prostych teorii matematycznych, ale tak to jakoś wygląda, że ciągle kolejne literki, a kiedy będziemy budować zdania, no to jeszcze nie teraz, to jeszcze kiedyś dopiero, więc nie widać matematyki, która żyje, która właśnie porusza się po rzeczywistości, tego nie widać. Proste analogie takie obrazkowe, tylko niewiele tutaj dają. No jest to pewien problem oczywiście, ale drugi punkt. Dostojeństwo matematyki. To są te cechy właśnie matematyka, która jest taka jakby no właśnie gdzieś tam daleko, gdzieś tam taka królowa, niedostępna, dostojna, dostojny gmach, to potężny gmach. Na początku było tylko kilka teorii, wydawało się, że to jest wszystko, a też to były te teorie potężne, bo to była geometria, algebra, arytmetyka, ale była też astronomia, mechanika matematyczna, optyka, to też były teorie matematyczne w starożytności, aż do czasów średniowiecza. Przez długi okres. Ale współcześnie tych teorii jest wiele tysięcy. Ten gmach naprawdę jest potężny. Wiele tysięcy teorii, dyscyplin matematycznych. Dostojeństwo jakby wydaje się ogromne tej teorii. Kolejna rzecz, że przez całe wieki ona otwierała nowe obszary rzeczywistości. Okazało się, że to nie tylko to, co wydawało się w świecie liczb, jest zamknięte w świecie wielkości geometrycznej, lecz kolejne formy jakieś algebraiczne, formy logiczne, no wiele innych. Problem granicy, problem nieskończoności. Te wszystkie kwestie jakby były włączane w obszar badań matematycznych. Więc mamy tutaj ciągle otwieranie nowych obszarów rzeczywistości. Je badamy. I co jeszcze jest ważne, że rozwój matematyki, dlatego taki był skuteczny w czasach greckich i później, że łączył się z całą wizją wyprowadzania przez wiedzę z tego, co mamy, tego naszego świata, z chaosu. W świecie jest chaos.
naprawdę. Tak nam się przynajmniej wydaje na początku. Nie możemy tego ogarnąć. To wszystko jest po prostu bez sensu właśnie, to odwracam do tego. To nie ma najmniejszego sensu. A tutaj pokazywała matematyka, że tu jest pewna miara i porządek. Tu można wprowadzić harmonię. Tak się wyłaniały pewne właśnie teorie matematyczne. Jak zauważył właśnie wspomniany już Kartezjusz, nie można podać przedmiotu badań matematycznych, jak się podaje dla różnych dyscyplin. Ona po prostu wprowadza tam, co bada, miarę i porządek. I to jest to najważniejsze. Wszystko może być jej obszarem i badań. Nie od razu to zostało zauważone, ale tak dokładnie jest. Czwarty punkt. Piękno teorii matematycznych. Matematyka wydaje się, że może być sztuką dla sztuki. Trochę taką musi być. Jeżeli za szybko sięgamy do zastosowań, czyli nie badamy, nie znosimy tylko gmachu, no to ona jest wtedy, te teorie matematyczne są słabe, nie nadają się za bardzo do właśnie tego wniesienia w rzeczywistość. Nie dają rady. Trzeba najpierw długiego okresu się przygotowania, to jest tego wewnętrznego w matematyce, żeby ona mogła działać. Tu jest bardzo wiele porównań do muzyki, do poezji, do literatury. Wielu matematyków właśnie w ten sposób zachwycało się matematyką, jej pięknem jej struktury. Prosta, może taki prosty przykład. Albert Einstein wyprostował swoje słynne wzory pokazujące tutaj równoważność tam struktury geometrii, znaczy geometrycznej struktury świata i rozkładu masy, materii. I właśnie to był dosyć złożony wzór, ale no stosunkowo prosty. I mówi, dlaczego tak musi być, bo ten wzór jest piękny, bo tu jest piękno i prostota w sumie zawarta w tym wzorze, więc to kryterium to jest czasami bardzo mocne, to piękno, które tu się jakoś ujawnia. Kolejna rzecz. Wydaje się podejrzane, dlaczego tak abstrakcyjne teorie, które wymyśla w sumie człowiek gdzieś tam w swoim umyśle, zupełnie priorycznie, mają tak niesamowitą skuteczność. To jest ciągle nie do ogarnięcia. Jest tu na praca Wignera o niepojętej potędze matematyki. Jak to się dzieje? Trudno jest to ogarnąć. Rzeczywiście można podać przykłady, kolejne. Ich jest bardzo dużo. Wiadomo, najbardziej współczesnym przykładem jest dziecko, bardzo znane dziecko matematyki, jaką jest informatyka. Całe nauki z tym związane. Ale to i wiele innych przykładów, które były w historii, ale to niewiele nam mówi. Jeszcze jedna rzecz, to jest ścisłość metody, czyli mamy tutaj tylko prawdziwe dowody dedukcyjne, naprawdę są tylko w matematyce, w logice jeszcze tak też, ale to jest blisko bardzo matematyki, zresztą powstała logika matematyczna jako ta logika, która prawie przejęła w dużej mierze dawniejszą logikę, tą antyczną, średniowieczną. Więc mamy tutaj właściwie jedyną metodę dedukcyjną, która działa w sposób pełny w matematyce. Dlaczego? Że tu są po prostu ścisłe pojęcia też. Możemy je ściśle zdefiniować, ale mimo wszystko to nie wyjaśnia, dlaczego tylko tu. Jeżeli pojawiają się nowe, były różne próby, może tak, zbudowania na przykład etyki. To chciał Spinoza w XVII wieku zbudować na wzór matematyki. Pojęcia definiujemy ściśle, aksjomaty sprowadzamy i dowodzimy pewnych twierdzeń etycznych czy religijnych. No nie działa to po prostu. Nie działa w związku z tym, że te pewne pojęcia w inny sposób tam grają. Po prostu nie można ich ściśle zdefiniować, zamknąć w etyce. One odnoszą się do różnych obszarów rzeczywistości. Każdy trochę to inaczej rozumie. A tu możemy je zamknąć w matematyce w ścisłych definicjach, a jednak później okazuje się, że to taka zamknięta teoria, ona jednak działa, ona jednak się może ją stosować. Nie wiadomo dlaczego, ciągle jest to nie do pojęcia. I teraz chciałbym w drugą stronę jakby pokazać tą dostępność matematyki. Matematycy często wchodzili w obszar matematyki w sposób brutalny. Tak, żeby udowodnić, czasami trzeba to zrobić brutalnie, udowodnić, trzeba wejść. Zupełnie nowe metody się pojawiają, nowe chwyty dowodowe, taki pomysł, jakby nie wiadomo skąd wzięty, z księżyca dokładnie. Berkeley
anglikański duchowny biskup zarzucał właśnie matematykom, są niewierni, że wymyślałem jakieś fikcje zupełnie, których nie ma w rzeczywistości, skąd to biorą w ogóle, bez sensu. Okazało się, że nie miał racji, bo nowa matematyka, czyli analiza matematyczna, teoria granic, ciągłości i właśnie później tam całki i tak dalej pojawiły się w tym rachunku, one okazały się skuteczne i rzeczywiście tutaj były niezmiernie przydatne. Więc to nie jest tak, że... Tak. To nie jest tak, że my po prostu musimy trzymać się już ustalonych rzeczy, idziemy dalej. Nie zrywamy przez to ciągłości, ale czasami wchodzimy na obszary, które są niepojęte teraz dla innych. I to jest pewne zagrożenie. Nie można po prostu matematyki zdefiniować. To jest zawiera w sobie to, co rzeczywiście, też mówiłem o tym, to, co rzeczywiście można wiedzieć. Wszystko może stać się matematyką. To też jest taka kwestia i niekoniecznie to musi być język symboliczny. U Greków językiem matematyki w dużej mierze był język rysunkowy. Dowody w geometrii Euklideza są dowodami rysunkowymi. Rysuje się okręgi, proste, przecina się, pokazuje się, jak to działa. Są opisy tych rysunków. To jest język rysunkowy, czyli matematyka polega na konstruowaniu rysunków. John Steinhaus, o którym wspomniałem już, pokazywał, że można budować matematykę rysunkową. Jego znane dzieło, praca kalejdoskop-matematyczny, właśnie pokazuje dowody matematyczne w sposób taki właśnie rysunkowy, że to dalej działa, nawet jeśli chodzi o poważniejsze twierdzenia matematyczne. To dzieło było tłumaczone na wiele języków świata, stało się bardzo popularne właśnie w świecie głównie matematyków, no i ludzi wokół tego zainteresowanych tymi rzeczami. Więc to można, matematykę można opisywać na różny sposób, tak? Różnym językiem. Język formalny jest tylko jednym z przykładów. Próbuje się to w edukacji dziecięcej, ale to nie do końca wychodzi, chociaż wiadomo, że prosta uczenie się na przykład w kategoryzacji, budowanie pewnych kolekcji. To jest prosty przykład działania matematyki. Jeżeli mamy zbiór tych klasycznych guziki, to są różnego kształtu, różnego koloru, z różnego materiału zrobione w jednym pudełku, no i teraz podzielić, porządkować te guziki. Dziecko to jest w stanie zrobić bez większego problemu, może nie zawsze, ale często. W oparciu o przyjęte kryterium, na przykład kształt okrągłe, kwadratowe, kryterium koloru, czerwone, zielone czy jakieś tam inne. I ładnie się porządkuje na poszczególne grupy, podzbiory jakby tego właśnie dużego zbioru, który wydaje się chaotyczny, wymieszane wszystkie możliwe guziki, które tam właśnie mają różne kształty, jak powiedziałem, kolory i są z różnego materiału zbudowane. Więc tutaj mamy tę możliwość pokazywania, jak właśnie ta matematyka wchodzi i w jaki sposób buduje. I teraz buduje rzeczywistość. Porządkuje właściwie, ona de facto pozwala ją poznać, bo rzeczywistość, która jest chaotyczna, jest niepoznawalna dla nas. No, proszę wyobrazić, ogromna szafa, w którym wszystko jest wymieszane. No, tam może wszystko jest, ale jak to znaleźć tam? No to wszystko ładnie, ale trzeba dokonać pewnego porządku. I tak samo jest z rzeczywistością, ona jest. Ta rzeczywistość jest gdzieś, wokół nas, gdzieś tam jest, ale my jej nie możemy poznać, bo ona jest nieuporządkowana do pewnych struktur matematycznych, pozwala nam na to w ten sposób spojrzeć. Jeszcze jedna rzecz kulturowa, bardzo poważna, problem, powiedziałbym, zasadniczy. Do takiego, wydaje się, takiego podstawowego kształcenia należy znajomość dzieł muzyki, literatury. To się wydaje oczywiste. Jak ktoś jest człowiekiem wykształcony, to powinien wiedzieć, to jest Bach na przykład, tak? No, i tak dalej. No tak się przynajmniej uznaje. Więc te elementy pewnych, jeśli chodzi o artystów, literatów, pisarzy wybitnych, właśnie są gdzieś tutaj wpisane w ten element kulturowego wykształcenia, tej wiedzy kulturowej, nazwijmy to w ten sposób. Natomiast jeśli chodzi o matematyków, tak nie ma. Najwybitniejsi matematycy gdzieś są w cieniu, są nieobecni duże. Są nieobecni, oni jakby nie tworzyli tej kultury, jakby nie tworzyli cywilizacji. Tworzą ją w dużo większym stopniu niż ci pozostali, a są nieobecni w świadomości, w kulturze. Gdzieś są na uboczu. Nawet prosta rzecz, jak byłem gdzieś lat temu w Göttindze, tam właśnie działał jeden z największych matematyków, Bernard Riemann. No to jest uliczka jego, tak, malutka, ale takich innych polityków, jakichś tam wybitnych, są ogromne
aleje, to natomiast jest tylko malutka, skromna uliczka tam przy tym Instytucie Matematyki i to wszystko. Czyli mając tutaj giganta na skalę no, dziejów całych, praktycznie jeśli chodzi o nauki, jest tylko tam skromna uliczka. Masowo się tego nie widzi, tej wielkości. On jest, dużo oddziałał potężnie na matematykę i na całą cywilizację, ale to jest jakoś gdzieś ukryte troszkę w świadomości. Tu jest ten problem nieobecności. Właśnie wracając do tego porządku i chaosu. Jednak jak się patrzy na matematykę w tym odbiorze kulturowym, w edukacji również, to wydaje się, że ona właśnie rodzi chaos. No właśnie o czym mówiłem na początku. Matematyka to ciemna strona jakby trochę, tak? Tam jest ciemność, to matematyka to ciemność. Coś niepojętego, coś złego wręcz może tak to odbierać. Dramat edukacji. Tutaj, jeśli chodzi o matematykę, budzi niezrozumienie, lęk, opór. Proste spostrzeżenie dotyczące akurat logiki, prostych praw, które oczywiście są obecne no też również i przede wszystkim może być w matematyce. Prosta sprawa związana z zasadą dwuwartościowości. No, zdania logiczne są prawdziwe lub fałszywe, prawda lub fałsz. To musimy przyjąć, zastosować. Czyli mamy zbiór zdań, przypisujemy zdań w sensie logicznym, które są obecne w matematyce i musimy je używać. No to przypisujemy zdaniom, każdemu zdaniu, albo wartość logiczną. Jeden, prawdę, albo zero, czyli fałsz. No i tłumaczę to wiele razy i później jest egzamin czy coś. Tam powie, rzeczy jeszcze były inne oczywiście, ale to była najbardziej elementarna sprawa. Tak mi się przynajmniej wydawało. No i studentka mówi, że ta logika jest bardzo nielogiczna. Odnośnie do tego. Czyli to zupełnie to było jakby inny świat. To jest tak daleko inny świat, to że dzielimy te zdania na dwie grupy, których jedne są prawdziwe, drugie fałszywe. I tak musi być, bo inaczej, jeżeli to pomieszamy, no to nie idziemy niczego wiedzieć, co otrzymamy, do czego właśnie doszliśmy. Nawet najprostsza sprawa, jeżeli się umawiamy na przykład, no to nie trzeba sięgać do nauki, że się spotkamy jutro o tej godzinie, w tym i w tym miejscu, to się nie możemy. To wszystko jest jedno, prawda, jest względna, to ja pójdę, akurat pojadę nie do, na przykład, nie do Katowic, tylko pojadę do Nowego Jorku i nie w piątek o 16, tylko w czwartek o 20, co za różnica, no, prawda jest względna, no, tylko co z tego, że takie teorie będę głosił, skoro się nie spotkam z osobą, którą nie chcę spotkać, no, czy tego nie dojdzie do skutku, to będzie nieskuteczne, tylko prawda może być skuteczna, to jest oczywiste, no, na takim banalnym przykładzie, no i tak samo we wszystkich innych rzeczach, ale to często głosi się te tezy inne. Tak, więc jest ta pokusa też powszechna i teraz też w różnych konstruktywistycznych koncepcjach się ona pojawia, że matematyka nie ma żadnego związku z prawdą, tylko to formalna konstrukcja, struktura. Budujemy ją, ewentualnie później wykorzystujemy do jakichś tam elementów no, układanek właśnie. Czysta formalna struktura, bo czysta gra, też można tak powiedzieć. Jest to tylko i wyłącznie gra. I teraz jeszcze chodzi o sam dowód matematyczny. Skoro dowód matematyczny wymaga tak wiele wysiłku, żeby go przeprowadzić, to nie jest tak, że bierzemy od razu, dowodzimy. Czasami trzeba się nad tym długo męczyć, żeby prosty dowód przeprowadzić. No to, czyli umysł ludzki ma z tym tak ogromne problemy, to może on nie jest racjonalny ten dowód. Może właśnie to jest jakaś pseudoracjonalność. Skoro my mamy inne metody dowodzenia, argumentowania w życiu, a tutaj trzeba takiego wielkiego wysiłku. I tu mówię nieludzkiego czasami, tak? Czyli może jest to właśnie całkowicie nieracjonalne, skoro człowiekowi tak trudno jest to pojąć. Przepraszam. I teraz może w ramach pewnego podsumowania. Tutaj pojęcie się pojawia dosyć kluczowe, które chciałbym użyć w pierwszym punkcie, konsekwencja. To było przez całe dzieje matematyki widoczne, też w edukacji matematycznej jest bardzo widoczne. Wskazuje na taką cechę pani Kruszczyk-Kolczyńska, tak zajmująca się edukacją matematyczną, pisze podręczniki o edukacji wczesnoszkolnej głównie,
że co wyróżnia dzieci uzdolnione matematycznie? Pewna ciekawość świata, wytrwałość, konsekwencja. Właśnie to, że potrafią, jakby się uczepią czegoś, to krok po kroku nie odpuszczą, tak? To trzeba pokazać tu, dalej. I tak samo było w dziejach. Właśnie te ścieżki, nazwijmy to, wiedzy matematycznej ciągle płyną. Dzięki temu trwa cywilizacja. Już by dawno zamarła, zaniknęła, bo nie dało się odtworzyć tej wiedzy poprzedniej. Bo ludzie mieli taką skłonność, no, że żeby upokorzyć innych władców na przykład, no to niszczyli dobra kultury. Rewolucje też tak wyglądały. No jak rewolucjoniści francuscy niszczyli biblioteki, niszczyli dzieła sztuki, wkraczali do pałaców, do kościołów. No właśnie niszczyli, palili, niszczyli, bo to kojarzyło im się z ich oprawcami, tak? Tymi, którzy rządzili światem wcześniej, więc teraz trzeba ich upokorzyć i niszczyli. Matematyczne dzieła też ulegały. Powiedziałem wcześniej, z drobnych elementów wystarczyło odbudowywać całość i tak to miało miejsce. Kilkakrotnie miało miejsce to niszczenie, nawet współcześnie też przecież. Ja podam prosty przykład. W czas II wojny światowej przygotowywane jest przez logików z warszawskiej szkoły logicznej tom prac logicznych i wojna przerywa to. Cały przygotowany już właściwie tom do druku ulega zniszczeniu. Nie było wtedy zapisu innego, tylko to było robione. No może ręcznie właściwie, nawet nie komputerze, bo na komputerów nie było. Maszyny były do pisania wprawdzie, ale znaki matematyczne wymagały jednak ręcznego zapisywania. I częściowo się udało to później odtworzyć po wojnie z tych zapisków prywatnych, które były u niektórych właśnie, z dyskusji, które były i tak dalej. Więc od nowa, i część ludzi zginęła, więc nie dało się wprost od nich, ale dało się z tych dyskusji, z tych właśnie wymiany myśli, która miała miejsce wcześniej, odtworzyć te rzeczy. Więc tutaj jest pewna stałość i konsekwencja jednak w tym przechowywaniu tych rzeczy, która jest. Ja już mówiłem to wcześniej, że matematyka, która wprowadza miarę i porządek, wyprowadza de facto rzeczywistość z chaosu. Bez niej byłby jedynie chaos. Znaczy ja trochę znowu przesadzam, bo jakby w tym naszym poznawaniu, jeśli chodzi o świat nauki, to się wydawało wcześniej inaczej, ponieważ rzeczywiście są jeszcze inne obszary, ale ograniczam się tylko do matematyki. Jeszcze jedna rzecz, to co poznaje na początku matematyka i tak jest w edukacji, tak jest właśnie w innych rzeczach, tak było też w dziejach, jest małe i skromne, to wydaje się nieistotne, takie oczywiste. My się tutaj zaczynamy od oczywistości, więc nie warto się tym zajmować, to są głupoty. A to ma ogromną siłę, bo krok po kroku z tych oczywistości robi się rzecz już bardzo poważna. Już nie taka oczywista i mająca też ogromną siłę oddziaływania. Też ta pokusa jest w edukacji. Ja to wiem, to jest, po co się tego uczyć, to jest oczywiste. Nie muszę tego nauczyć. Ale za już kilka kroków to już nie jest oczywiste. Jeżeli tego oczywistego nie łapię, mówiąc kolokwialnie, to dalej już wszystko się sypie. Więc krok po kroku z tych oczywistości, z tych malutkich rzeczy nieistotnych buduje się potężny gmach. To się znowu wiąże z tą konsekwencją oczywiście. Tak jak mówiłem wcześniej, nieprawdą jest traktowanie matematyki jako gry, tylko i wyłącznie takiej czystej gry, no czystej w znaczeniu takim negatywnym, albo tylko jako pewnej siły, którą można, pewnych teorii, które można stosować do rzeczywistości, do techniki, do różnego rodzaju tego typu rzeczy. Jeżeli w ten sposób ją traktujemy tak albo tak, to podamy w obszar nieprawdy. Jest to ewidentna nieprawda. Matematyka nie jest grą, tylko i wyłącznie, ponieważ nawiązuje kontakt z rzeczywistością, nie jest jedynie czymś, co można stosować, ponieważ istotne bardziej jest jej obecność w rzeczywistości, którą on sama odsłania i pokazuje jej właśnie to uporządkowanie, o którym mówiłem. I jeszcze jedna rzecz na koniec, zupełnie już ostatni punkcik, taki właśnie w ramach tej syntezy podsumowania. Jest pokusa, i ona może też przebijała czasami w tym, co mówiłem teraz, takiego absolutyzowania matematyki. No, że właśnie ona wszystko może i wszystko jest w stanie osiągnąć i poznać. Bo chwilami rzeczywiście też to tak brzmiało. To jest również nieprawdą. Matematyka to nie jest rzeczywistość. I tym aforyzmie, który przywołałem na początku, to wyraźnie brzmiało. Łatwo zejść z domu matematyki, łatwo jak łatwo, zależy,
do rzeczy, do lasu matematyki. Jeszcze raz. Łatwo zejść z domu rzeczywistości, bo przejęzyczyłem się chyba. Łatwo zejść z domu rzeczywistości do lasu matematyki, ale tylko niewielu udaje się wrócić. Więc tutaj jest ta pokusa, że możemy traktować to odwrotnie. Rzeczywistość, matematykę jako rzeczywistość jedyną, ją absolutyzować i zapomnieć o tym, że ona jest tylko pewnym narzędziem jednak odsłaniania rzeczywistości, poznawania jej, a nie rzeczywistością jako taką. Odsłania ją tylko, pozwala nam ją uporządkować i dzięki temu dostrzec jej pewne struktury. I taki jeszcze jeden aforyzm, który tak jakby nic nie mówi, też Steinhausa, bardzo krótkie zdanie, taki właściwie okrzyk, można powiedzieć, taki akt strzelisty, matematyka. Matematyka to cudowne dziecko, z wykrzyknikiem. Matematyka to cudowne dziecko, czyli dziecko, które dopiero wymaga pewnej opieki, rozwoju, zawsze jest na początku. To nie jest to, że mamy już wszystko gotowe i teraz możemy siąść i podziwiać i zachwycać się tym wszystkim. Nie, to wymaga tego stopniowego zdobywania, nie absolutyzowania jej, nie zakładania, że wszystko wiemy, ponieważ ktoś opanował jakąś teorię, to już całą wiedzę posiadł. Jest ryzyko też w sporze między matematykami często. Tam się zajmuje algebrą, tamten topologią, a to się niczym nie zajmuje istotnym, bo ja się zajmuję równaniami liczbowymi, to jest wartościowa rzecz, a tamto to mało istotne. Więc jest taka pokusa absolutyzowania nawet swojej dziedziny, tylko tej drobnej dziedziny, którą się posiada, a co dopiero mówić o całości, którą próbujemy jakoś, tutaj próbuje się ogarnąć i można jeszcze łatwiej wpaść tą pokusę, widząc to bogactwo jednak różnego rodzaju teorii, treści, pomysłów. Dziękuję, może tyle. No jak widzimy, to nawet matematyka, jak pan profesor porównał tutaj, łączy się z tą wiarą. Bo 2 plus 2 to 4, a wiara to też jest wiara. I nie musimy wierzyć, że jest 5, jak kiedyś ksiądz arcybiskup Jędraszewski powiedział, że dzisiaj to 2 plus 2 to może być i 5. A jednak matematyka i wiara mają to do siebie, że trzeba wierzyć, że to jest 4, a i trzeba wierzyć, że wiara to jest Bóg. I tego się trzymajmy. Wielkie dzięki dla pana profesora. Na razie byśmy mieli tyle. Zapraszam, żebyśmy coś przegryźli. Tam jeszcze jest co. No i a resztę będziemy widzieć, bo ksiądz Jan przyjdzie, to nie wiem, co on tam jest w zanadrzu. Może Stasiu, profesor. Proszę co, więc ja myślę, że tak 15 minut wystarczy, nie, na tą przerwę. I później jeszcze mamy gawędy pani Ireny Stopy. Nie wiem, jakaś muzyka jeszcze miała być. Zobaczymy, ale tak powiedzmy 15 minut dajmy sobie. I spotkamy się tutaj znowu.